Dzień dobry, moi drodzy, serdecznie was witam w kolejnym odcinku. Ksiądz gra w grę w Japonii, jeżeli tak można powiedzieć. O, znowu ten ptak. Ale to on mnie jeszcze nie doprowadził do niczego? Słuchajcie, za chwileczkę zaczniemy oczywiście kolejną misję fabularną, ale najpierw tu o tą wioskę obejrzyjmy i zobaczmy tego ptaka, gdzie on mnie prowadzi. Gdzie ty mnie tam prowadzisz, kochany? No. Tam coś było, ale poczekajcie. No tutaj. Mój panie, czy to ostrze klanu Sakai? No tak jest. Znasz się na mieczach. Warto je kojarzyć. Słyszałem historię o jego krawędzi i pięknie. Ale nigdy nie sądziłem, że zobaczę je na własne oczy. Dawno nie ćwiczyłem na bambusowym stojaku. Byłoby zaszczytem móc zobaczyć to ostrze w ruchu. O! Stojak bambusowy w Hiyoshi. I o co tu chodzi? Przetnij bambus. I że co, że L1 i potem... A, tylko 2. 3, okej. O matko, no chyba was pogrzało. Poczekajcie, to i to. To jak ja mam to zrobić? O! Poszło! No chyba żartujecie. Ty, co to jest za pomysł w ogóle? Sześć. Czyli coś mi zabrakło jeszcze, tego ostatniego. Jejko, ale to jest dziwne. 5. Ło! O, zwiększył mi się hard ducha. To rozumiem. Ale kombinują z tymi przyciskami straszliwie. Stalowe ostrze Sakajów jest wyśmienite. Dzierży je wyśmienity szermierz. Nie podlizuj się. Trenowanie z bambusem zwiększy jednak twoją siłę. Wkrótce będę potrzebował siły. Na całej wyspie znajdują się bambusowe stojaki. Pomogą ci poprawić umiejętności w trakcie podróży. Żegnaj, mój panie. No dobra. Ja myślałem, że tu będzie coś tutaj bardziej sensownego. Ale uwaga, tu lata znowu ten. Czyli to musi być jakiś sekrecik. Tak jest, zapiski. Co tam było? Zapasy. Dobra, słuchajcie. No to obczajmy jeszcze tą wioskę tylko troszeczkę. I jak obczajmy wioskę, to... idziemy na misję. To zobaczmy, co tu jeszcze, kochani, jest. Tu jest wyjście z wioski już. Tu jest jakaś chałupa. To jest ciekawe, że on tak wchodzi każdemu do domu, nie? I zabiera im te zapasy. A ci co tak stoją? Oni chyba mówią o jakiejś tej mojej koleżance. Coś tu jest schowane? Nie ma.
Zapasy. Po walce na moście przyszliśmy tutaj. Okej. Co tylko wam tam pozwala się lepiej poczuć. Wskoczymy sobie do źródełka. Opsa! Zakończ tę wojnę, panie. Dobrze. Wiemy, że nas ochronisz. Ukłoniłem się, jak ładnie widzieliście. Nie trafiłem w ten dzbanek. Schowaj miecz, człowieku. Co tam jest? A to jest ten kolorowaniec. Tam są, matko, strasznie duża jest ta wioska. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się nie nudzi. I że, o, tutaj coś mamy. Tam już byłem, nie? Tam jest ten taki jakiś płatnesz, czy znaczy nie płatnesz, tylko ten od... A tutaj co jest w ogóle? O! No, panie, musisz być zmęczony bitwą. Kto to jest? Chodź, zanurz się w leczniczych wodach gorących źródeł. O! Odnowisz swoje siły przed kolejnymi wyzwaniami. Muszę być w jak najlepszej formie. Chodź ze mną, mój panie. Gorące źródła. No to chodź. Prowadź. Kąpiele w gorących źródłach odnawiają twojego ducha. Jeśli będziesz zażywać ich regularnie, wody te zapewnią ci długie i udane życie. Aha. Odsuń się, Golasie. Wejdź tędy. Woda jest ciepła i odprężająca. Ale że gdzie? A tutaj. No dobra, znowu będzie gołodupiec, za przeproszeniem, przepraszam. O kim będziemy teraz myśleć? Rozmyślaj o... wolności z Shimurą, buncie Yarikawy? Może lepiej o tym buncie już. Ojciec i wuj odpoczywali w pobliskim onsenie po powstrzymaniu buntu Yarikawy. Czy to ten? Okej. Zwiększono poziom zdrowia. Od razu wyglądasz lepiej. Z pewnością zatriumfujesz nad naszymi nieprzyjaciółmi. No wiadomo. Mógłbym pokonać całą mongolską armię. O, tak jest. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Gorące źródła znajdziesz na całej wyspie. Dziękuję. Korzystaj z nich. Poświęć czas na leczenie i refleksję. Okej. Ten zwyczaj przygotuje twoje ciało do bitwy, mój panie. Ale ma ciekawy głos ta kobieta. No dobra. O matko! Panie Sakai. Czego znowu? Przyszliśmy tutaj. Już mi to mówiłeś. Ja tu już byłem? O, sorry panowie. O, tu widzę jakieś... balie, prawie jak ruska łaźnia. A tutaj? O, cześć, dzień dobry paniom. Coś tu mamy, czy nie? Nie, ja tu już byłem przecież, halo. Przecież ja tu już byłem. Dobra, wracamy. Co to było? Rozmawiaj. Jak ma się chłopak? Lepiej, panie. Źródła pomagają mi zapomnieć. Aha. Daj mu kwiatka. Bo on, widać, chce zapomnieć tutaj coś. Mam wrażenie, że tutaj jakoś tak jeszcze jest parę domów do zobaczenia. Nie będziemy biec ścieżką, nie? Tylko idźmy tędy. Tak jest. Tutaj już byłem, czy nie? Tutaj nic nie ma, a w tej chałupie... Czy to jest ta chałupa, w której już byłem wcześniej? Tak, to chyba tutaj to już byłem, nie? Oj... Dobra, słuchajcie. Tam jeszcze jest jakaś wieża. Tutaj są kolejne źródła.
Myślę, że najwyższa pora się zbierać. Trzeba by... A czekajcie, bo tutaj jeszcze jest jakiś ten... Czy ja mogę coś tu zrobić? A tam jeszcze jest coś do pogadania. Okej. Okej. Panie, podobno samurajowie są mistrzami haiku. Nie nazwałbym się mistrzem, ale tak, piszę je. W Hiyoshi jest pewien poeta. Ponoć tworzył z twoim wujem. Może powie ci coś ciekawego? Zajrzę do niego. Okej. Czyli nowa lokalizacja. Chyba, że to, że o tym mi mówili kiedyś. Tutaj co tu mamy? Tu już byłem, nie? Dlaczego ich nie niszczą? Może o tym się nie ukrywa. Dobra, tu już byłem. To jeszcze tylko oprócz tej kobiety z łukiem, bo to jest jasne. Zobaczmy tutaj właśnie o to, bo tak. Czy ja mogę coś powiększyć już, czy nie mogę? Podejdź. Sprawdź moją ofertę, panie. Zwiększ limit. Przykro strzała. Mi. Nie mam. To niestety za mało. Tego też nie mam, nie? Dobra. O, przepraszam, nie to miało, nie ten guzik. Słuchajcie, idziemy do kolejnej historii. Do kolejnej historii. Przeszłość nigdy nie mija. A tam nie ma jakiegoś szybkiego przejścia? No nie ma, dobra. Dobra, kwiatki. No, koniem po czymś takim jeździć to nie jest łatwa sprawa, przypuszczam. O, tutaj. Szybciej nową! Wiatr pokazuje gdzieś tu? Ty, czekajcie, bo coś się chyba pogubiłem. Tam. Sorka. Ale ty, no halo. O, mamy uniu. Nie w tą stronę mi pokazuje, ty. Ja się boję, że to zaraz... O, matko, ty! Ten koń jest... O, znowu ten ptak. Czekajcie, bo znowu jest ten ptak. Słuchajcie, no chyba mi się nie uda tej misji wypełnić, no, bo ciągle mnie coś to rozprasza. Okej. Ale coś tu musi być, skoro... Nie no. Sakai. Jakieś wieści o Tomoe? Ktoś strzelał do wędrowców na drodze do Hiyoshi. Ludzie boją się ruszyć i dostarczać zapasy. To może być jej sprawka? Kilku łuczników w strategicznych miejscach może odciąć całe miasto. To twoja taktyka z czasów służby u klanu Nagao. To moje szybko się uczyła. Za szybko. Walczymy z twoim odbiciem. Możemy to przekuć na naszą korzyść. Ale że jak? Przeszłość nigdy nie mija. A to ciekawe stwierdzenie. Chodź. Dobra, poczekaj, a co z tym ptakiem, bo ten ptak, przypuszczam, mnie nie prowadził tutaj do niego, bo to w ogóle trafiłem, mimo że myślałem, że nie trafię.
Ale nigdzie go nie widzę, nie? No dobra. Jak mamy znaleźć tych łuczników? Myśląc jak to moje. Gdzie my tu idziemy? Chcemy przejąć kontrolę nad drogami do Hiyoshi. Gdzie ustawimy łuczników? Przyjrzyj się. A, tylko... Garstka ludzi odetnie drogę do wybrzeża. Tak. Okej. Ale to jest takie trochę słabe, ta mechanika. Na drodze za gospodą. Nie. Za mało osłon. Kiepska widoczność. Trzeba zająć jak największy teren, a łuczników jest mało. Okej, no. Chciałbym, żeby ktoś pilnował mostu do miasta. Słusznie. Dobra, jeszcze tu. Mądrze byłoby strzec głównego wejścia do miasta. Ludzie i tak unikają głównej drogi. Łucznicy nie mieliby co robić. Okej, tam jeszcze coś jest. Przy drodze na południe ciągnie się zbocze. Idealne miejsce na ostrzał. To małe by się zgodziła. Jest dla ciebie nadzieja. Ruszajmy. No to? Ale co, że ja mam prowadzić? Że tam? O mamuniu. Co jeszcze wyjawił pan Tomoe? Nie ukrywałem niczego. A powód opuszczenia klanu Nagao? To nie tajemnica. Nadszedł czas, a źródła mi odpowiadały. Sam pan by nie odszedł? Nie odszedłby pan z własnej woli. Rozumiem. Więc jak to wyjaśnisz? Mój wuj mówił, że zbliżył się pan do pospólstwa, a pan Nagao musiał to zatuszować. Twój wuj ma bardzo ciekawe poczucie humoru. Nie wyrzucono mistrza? Samuraj zawsze ma być. Żałuje mistrz, że porzucił drogę wojownika? Łucznictwo to sztuka panowania nad samym sobą. To jedyne zwycięstwo godne samuraja. Reszta to hałas. No dobra, pozbieramy trochę kwiatków. Co to jest? Kunai, o proszę. A czemu? Ło! A to nie są jakieś pułapki takie? Zobaczcie, takie co wystają z ziemi, takie jakieś takie ostrza. Walcz ze mną! Okej. Na co cię stać? Czemu to się tak stało? Nie rozumiem tego. Kurczę mol... Tyle? O kurczę. Słabo mi jeszcze idą te uniki, wiecie? Co
Co tam było? Czekajcie. Zapasy. Muszę się... Ojej, konia tu zabili jakiegoś. Muszę się nauczyć korzystać lepiej z tych uników. A, tam gdzieś. Zginęło tylu niewinnych. To Moe wszystko przekreśliła. Zdradziła swój lud. Zdradziła. Bo Mongołowie dają władzę, bogactwo, prestiż. Wszystko, czego jej odmawiano. To Moe wiedziała, nie, że zasługiwała na znacznie więcej. Jesteś zbyt łaskawy. Dobroć bywa przydatna. Nawet dla wojownika. Kto ci to powiedział? Sunzi? Mój wuj. I nie powiedział. Pokazał. Z łaski rodzi się dług. Pokazywał łaskę ludziom, którzy nie byli zagrożeniem. To łatwe. Dotrzyj, no wejrze tam, wskakuj. Tu jest jakaś wioska. Ale myślę, że na razie sobie ją pominiemy. Bo tu trzeba jeszcze chyba innych pokonać. Zasadzka! Okej. Gdzie on jest? Gdzie on jest, słuchajcie? A tam są ci goście. Okej. Dobra. Jeszcze jedno gniazdo żmij. Chodźmy. To było całkiem dobre. Strzała. Tu mam Max. Czekaj, ja bym tam tylko jak zobaczył. Jak to Moe do pana trafiła? Zjawiła się w moim dojo ze skleconym na prędce łukiem. Nie chciała odejść. Nie odesłał jej pan? Próbował. Hmm? Ale zatapiała w moich celach strzałę za strzał. Dobra, nie ma to nic. Takiego. Pewnie ktoś się uszkolił. Źle trzymała łuk. Nie sprawdziłaby się w palce. Ale nie obawiała się, że mnie trafi. Nigdy się nie wahała. Prawdziwa wojowniczka. Nie. Zabójczyni. Ale zbyt późno zdałem sobie sprawę. Czyli musimy wszystkie te punkty tutaj przeczesać. Gdzieś tam. Tylko ta pogoda, czekajcie, bo ja mogę chyba na tym moim fleciku zagrać, nie? Może się pogoda zmieni. Czujcie to? I co, przestanie padać? Ty patrzcie! Ale jaja! I mamy piękną, słoneczną pogodę. Jakby tak się dało w rzeczywistości, to byłoby super, nie? Gdzie oni są? A tam są.
Okej. Ojej. Schowaj się, człowieku. Dobra. Tego mamy. O, zeskoczył tutaj. Następny. Dobra. Wszyscy? Ło! Ty, ten mnie zaskoczył. Sensei Ishikawa! Słyszałeś o Ishikawie? Tak, mam wiadomość. Mów. Sensei, źródła Hiyoshi będą błagać o litość. Tak samo jak ofiary Hironoriego na Bałcz. O kurcze. O co tu chodziło? Hironori Nagao. Nie zginął z rąk bandytów? To było wieki temu. Miał być wielkim łucznikiem. To ty go uczyłeś? Nie. To moje szerzy kłamstwa. Coś jestem tu... Naprawdę. Chce nas ze sobą skłócić. Tylko my możemy ocalić Hiyoshi przed krwawą łaźnią. Więc walczmy razem. Zaplanujemy obronę w dojo. Przyjdź tam, gotowy do walki. Słuchajcie, może się okazać, że to on jest jakiś szemrany. No ciekawa ta historia jest. To prawda. No, to mnie tak... zaskoczyło. Talizman precyzji. Pokażcie tylko ten talizman, o co tu by ewentualnie chodziło. Bo tu mam trzecie miejsce, nie? Umiarkowanie zwiększa obrażenia od strzał. No na razie nie mam nic innego, to niech będzie, nie? A jak znajdę potem jakieś inne, to znajdę. Droga łuku. No dobrze. Czekajcie, zobaczę, czy tylko da się coś tutaj pozbierać. Da się, okej, okay. Strzały. Chyba nic więcej, nie? A ten coś zostawił? Nie. No dobra, słuchajcie, może jeszcze jakaś teraz szybka taka jakaś poboczna. Nie to. Tu jesteśmy. Bo tu by się przydało kolejną zrobić misję, nie? Więc słuchajcie, to może szybko jeszcze spróbujmy zrobić jedno właśnie ze znakiem zapytania. Zobaczymy, nie? No dobra, więc słuchajcie, moi kochani, tutaj na momencik wyciąłem fragment, bo tam po prostu się trochę gubiłem po mapie. A tutaj trafiłem przypadkiem na coś takiego. Więc postanowiłem to od razu zbadać. Więc wy to zaraz zobaczycie. W sensie razem ze mną. Co tu mamy w ogóle? Tutaj widzę, jest jakiś ten... zapasy. A coś tu jeszcze jest, czy nie? Czekajcie. Nie, tu nie ma nic. No to wejdźmy. A tam... A nie, to jest tylko wejście. Dobra. Coś tu mamy. Nie, to ty weź, że tam traf tą drabinę, co? No ej!
A, po też z tej strony, dobra. Boże, jak to jest pięknie zrobione, to jest po prostu niepojęte. Nie ma tu żadnych zapasów, nie ma. Okej. Rozpal latarnię morską. Ty patrzcie! Wow, jaki ten! Ale czemu to zrobiłem? O, zwiększyła mi się legenda. Mam jakiś len. Tam są statki jakieś, to może Mongołów, nie? Dobra. Dobrze, więc słuchajcie, latarnia jest zaliczona. To wezwijmy konika może. Złoty las. Słuchajcie, ile tu jest lokacji, po prostu matko. Bo ja to chciałem zobaczyć, co ja to chciałem zobaczyć. Tu może, zobaczmy tylko ten jeden. Jeszcze ten jeden znak zapytania. 230 metrów. W którą stronę? W tą stronę. Wow, ty, tylko tam się na przykład nie zabij gdzieś. Ale to jest co, po drugiej stronie? Łomaryniu. To ja muszę tak zwanym naokoło chyba polecieć. Słuchajcie, to zaraz się zobaczymy, jak ja tam dobiegnę. No to słuchajcie, jestem. Tutaj widzicie, jakaś była... Jakiś mord tu był, ale jest też jakieś świetliki są, czyli chyba jakieś tu coś powinno gdzieś być. Kogoś tu zamordowali. Filar honoru. Co to jest? Zabierz. O proszę! Żar Jaszy. Niech wrogowie wystrzegają się zemsty wojownika. Co to jest żar Jaszy? To jest jakaś broń, czy co to jest? No więc słuchajcie, nie mam pojęcia, co to jest ten żar Jaszy, w sensie o co to chodzi. Tutaj lata jakiś świetlik chyba jeszcze, czy coś. No nic. A co tutaj jest? O, tu jakiś bidny też nieżywy leży. Okej, słuchajcie, no to sprawdziłem ten żar, znaczy w sensie... ten filar honoru. A to mi się wydaje, jacyś żołnierze jeszcze byli. Dobra, no to będzie jeszcze jedna walka. Szukacie będzie. Mnie? Okej. Dobra. Zyskałem trochę zdrowia. No więc słuchajcie, jak widzicie, potyczka jeszcze jedna była. Ale myślę, że to na ten moment wystarczy. Czekajcie, czy tam coś jeszcze jest na górze? Zobaczmy tylko, co tu jest. Tu się jakieś drzewko tylko świeci, czekajcie. W sensie kwiotek. Coś tam było, nie? Takie zabudowania są. Co tu jest? A nie, to są przecież skały.
A czy on nie może cały czas tak szybko biec, bo się zmęczył, zobaczcie. No dobra, piękne okolice, ale nic tu nie ma, przynajmniej nic nie widzę. Jest jakiś jeleń. A ciekawe, czy ja mogę polować na przykład na takie te, nie? Może mogę. Słuchajcie, myślę, że się w tym miejscu pożegnamy i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Moi drodzy, moi kochani, bo jeszcze posprawdzałem, tylko na koniec to były te rzeczy, które znalazłem, w sensie to tam przy takim tym słupie. Okazało się, że to jest po prostu umalowanie do miecza, czyli to, co tam można kupić, nie, u tego kwiaciarza, to można też, tutaj jest jakaś taka specjalna skórka do miecza. Natomiast, kochani, jedna taka rzecz w związku z tym odcinkiem. Było sporo walki, było sporo podążania znowu za tą historią. Myślę, że tam się okaże, że coś z tym gościem jest chyba jednak nie tak, ale to może być różnie. Natomiast na końcu, zobaczcie, w pewnym momencie, przypadkiem zupełnie, w sensie pewnie bym tam wcześniej czy później trafił, trafiłem na tą latarnię morską. Jak się okazuje, w ogóle ich tam jeszcze będzie chyba 7, jest 8 w całej grze. I kiedy się je zapala, to jest napisane w takim opisie, że przywraca się jakby nadzieję ludziom, że oni widzą, że znowu jakby działa ich państwo, znowu działa ich dotychczasowa, jakby dotychczasowy sposób życia. Pomyślałem sobie w ogóle, że to jest bardzo ładny symbol, kochani, ta zapalona latarnia. Bo co to znaczy? Zapalona latarnia to jest taki człowiek, który świeci jasno. To jest taki człowiek, który w życiu daje światło, że można wieść życie szczęśliwe, prawdziwe, dobre, święte i tak dalej, nie? Kochani, zobaczcie, czy samym tym, jak żyjemy, możemy komuś pomóc? No wydaje się, że nie, co nie? Jakby co to zmienia w czyimś życiu, że zobaczysz, nie wiem, że ja żyję pełnią życia, że ja żyję szczęśliwie. Uwaga, to nieprawda. W nim się może wtedy obudzić nadzieja. Może się nim obudzić nadzieja, że się da. Oczywiście ktoś może też pomyśleć, okej, ktoś będzie mi zazdrościł i sobie pomyśli, że o Boże, ja mam takie cudowne życie, on ma takie beznadziejne. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy świecisz światłem Pana Boga, czyli nie sobą, nie własnym, po prostu jakimś tam przekonaniem o swojej, nie wiem, niezwykłości, pięknie czy czymś tam, tylko rzeczywiście światłem Pana Boga czy świecisz. Jeżeli świecisz światłem Pana Boga, to może dać ludziom nadzieję. Kochani, ja bardzo chciałbym tak żyć. Różnie mi to oczywiście wychodzi. Czasem mi wychodzi, czasem mi nie wychodzi. Żeby ludzie, patrząc na mnie, nie, mogli dostać nadziei. Zobaczcie, to jest to, co Pan Jezus mówi, nie? Żeby ludzie, patrząc na was i widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. Czyli kiedy widzą was, widzą, jakie życie prowadzicie, to może ich prowadzić do uwielbienia Pana Boga. Kochani, o to by chodziło. Ta latarnia, mam nadzieję, że zapalę je wszystkie, bo to w ogóle ładnie było też nad tym morzem, nie? Bardzo tak ładnie to było też graficznie zrobione. Mam nadzieję, że je wszystkie zapalę i w ten sposób będę dawał nadzieję ludziom, oczywiście nie w tej głupiej grze, tylko tak w realu. No właśnie. Pomyślcie dzisiaj, co możecie dzisiaj zrobić tego dnia, żeby jakoś zajaśnieć. Może macie jakieś mizerne plany, je zmienicie na jakieś lepsze. Może zróbcie dzisiaj coś dobrego, coś świętego, coś niezwykłego, coś pięknego, nawet to może być najzwyczajniejsze na świecie, ale dobrego. Zróbcie dzisiaj jakieś dobro, ono będzie świecić jak latarnia i będzie dawało ludziom nadzieję, że świat jednak może być inny i że nie jest tak beznadziejny, jak się często wydaje. Bądźmy latarniami.